A gościem rozmowy o 7 w RMF FM i Radio RMF 24 jest Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw Unii Europejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Wybiera się pan do tych końskich? Tak, panie redaktorze, planuję być na konwencji. No ale pewnie tam nie ogłosicie, że Unia odblokuje miliardy z KPO na przykład, a to by dopiero był hit kampanijny, prawda? Jeśli wygracie wybory, to znów pewnie nie będzie tych pieniędzy. Jest dokładnie przeciwnie akurat, panie redaktorze, ponieważ to opozycja w tej chwili traktuje tę kwestię jako użyteczne narzędzie w kampanii wyborczej i dopóki tak będzie, rzeczywiście z politycznych względów jest z tym problem. Natomiast jeżeli wygrana jest Zjednoczonej Prawicy będzie jednoznaczna, jestem przekonany, że to po prostu straci swój walor politycznego narzędzia dla opozycji. Wówczas mam nadzieję, że sprawa odpolityzowana wreszcie zostanie i te pieniądze będzie szansa szybko pozyskać. Rozumiem, że oskarża pan tutaj opozycję o to, że tych pieniędzy nie ma, mimo że tak. A nie, to są jest akurat sprawa jednoznaczna. Gdyby nie kilkanaście rezolucji Parlamentu Europejskiego w tej sprawie, no instytucje europejskie działałyby w zupełnie innym rytmie. Jest jeszcze inna sprawa, która jest bardzo ważna w kampanii. Równo za tydzień może się skończyć unijna zgoda na to, żeby nie sprowadzać się do Polski zbóż z Ukrainy. Obiecujecie rolnikom, że i tak to zboże nie wjedzie. Jak rozumiem, będzie to jednostronna decyzja wbrew Unii Europejskiej. To jest pewne, że rolnicy mogą być pewni tego, że to zboże nie będzie do Polski trafiać? Nie wbrew, tylko zamiast decyzji europejskich. Tak już raz było, kiedy instytucje europejskie zwlekały z wprowadzeniem zakazu. Wprowadziliśmy zakaz jednostronny i następnie Unia Europejska wprowadziła zakaz na poziomie unijnym. No czasami trzeba wykorzystywać, skoro brakuje odpowiednich działań na poziomie unijnym, elementy działań narodowych, ale walczymy o to, żeby były decyzje na poziomie unijnym. Skąd to przekonanie, że Unia się zgodzi z tą decyzją? Mamy silne argumenty. Te argumenty przedstawiają zarówno polscy politycy, minister rolnictwa, minister Telus, ale także komisarz Wojciechowski przedstawiał na forum komisji argumenty na rzecz tego, żeby przedłużyć tę decyzję. Czy jeśli Unia się na to nie zgodzi, to taki polski zakaz ujdzie nam płazem? O tym będziemy rozmawiać już w internetowym radiu RMF 24. Zapraszam tam słuchaczy, którzy byli z nami w RMF FM. Panie ministrze, ostateczną decyzję w sprawie przedłużenia lub nie zakazu importu zboża podejmie szefowa Komisji Europejskiej. Jaka będzie ta decyzja, pana zdaniem? Czego możemy się spodziewać? No, dzisiaj naprawdę tego nie wiemy, no bo cały czas te rozmowy trwają. Tak jak mówię, przedstawiamy argumenty na rzecz tego, że sytuacja się nie ustabilizowała, a to było warunkiem ewentualnego nieprzedłużania zakazu po 15 września. My o tym jasno mówiliśmy. No skoro sytuacja nawet w pewnych elementach, statystyki to pokazują, jest trudniejsza na rynku tych produktów niż była wtedy, kiedy zakaz był wprowadzany, no to jest to silny argument, jeden z kilku na rzecz przedłużenia tego zakazu. Natomiast decyzje są cały czas przed nami, a czas się skraca, bo do 15 września zostało już raptem kilka dni. No ale właśnie Polska jest tylko stroną w tym sporze. No, dla Polski polskie argumenty są przekonujące, no ale Komisja Europejska ma też inne argumenty, słucha innych argumentów, w tym ukraińskich i w tym argumentów płynących z zachodniej Europy, która nie jest tak nieprzychylna importowi z Ukrainy. Nie jest tak dotknięta tym importem. Oczywiście. Trzeba o tym pamiętać oczywiście. Gdyby Unia, załóżmy na chwilę, jednak nie dała się przekonać, co nam grozi konkretnie? Kary? Czy może pod znakiem zapytania stanie nasza obecność w Unii Europejskiej? W rozważaniu hipotetycznych scenariuszów, natomiast istnieją możliwości prawne. My je wykorzystaliśmy wtedy, kiedy po raz pierwszy wprowadzaliśmy jednostronne narzędzie, żeby państwo, powołując się na klauzulę choćby bezpieczeństwa, tego rodzaju rozwiązania wprowadziło. Natomiast chcielibyśmy tego uniknąć. No, decyzja na poziomie unijnym jest lepsza zarówno dla Polski, dla Ukrainy, jak i dla całej Unii Europejskiej, dla wszystkich podmiotów de facto, bo dla Ukrainy destabilizacja rynku, która niewątpliwie, taka turbulencja zostanie wprowadzona, jeżeli okazałoby się, że wprowadzają to trzy kraje, w tej chwili już Węgry, Słowacja, Polska zapowiedziały, jeżeli nie będzie decyzji na poziomie unijnym, będą wprowadzały decyzje jednostronne, no to nie jest to dobre dla Unii, ale nie jest to też dobre dla Ukrainy.
Chcemy rozwiązania takiego, w którym ukraiński produkt będzie mógł swobodnie przejeżdżać tranzytem. My to gwarantujemy. No, ten tranzyt to jest ważne dla Ukrainy przecież, bo dzięki temu zboże może trafiać te produkty do krajów Europy Zachodniej. Komisarz Wojciechowski proponuje dodatkowo dopłaty do tego tranzytu. No, te rozwiązania są w mojej opinii dla Ukrainy interesujące, a dla Unii też Czyli tak rozumiem, że to stabilizują. Wykluwa się tutaj, wykluwa się jakieś porozumienie, tak? Próbujecie utkać jakiś kompromis. Skoro te rozmowy trwają, czas się skraca, cały czas nie ma decyzji, a jednak, że tak powiem, siedzimy przy stole, no to ja cały czas mam nadzieję, chociaż ja przy tym stole wprost, można powiedzieć, nie siedzę, no bo najbardziej zaangażowanym w rozmowy jest pan minister rolnictwa, no tak. Ale wspomagając te rozmowy, no mam takie przekonanie, że cały czas, że tak powiem, piłka jest w grze i walczymy o to, żeby ta decyzja na poziomie unijnym była. Ja jeszcze chciałbym wrócić do poprzedniego pytania, bo pan, mam wrażenie, troszkę unika odpowiedzi. Gdyby ten stół jednak został wywrócony, to co nam grozi z prawnego punktu widzenia? Co Unia może nam zrobić, jeśli wraz, jak pan mówi, z Węgrami i Słowacją podejmiemy taki no, jednostronne kroki wbrew stanowisku Unii Europejskiej? Pan Kary? Zakłada, że to byłoby z góry naruszenie prawa unijnego. Nie zakładam, ja nie pytam, mam takiego przekonania, proszę o że wyjaśnienie, takie jak to działa. Naruszenie prawa unijnego, więc nie będę rozpatrywał ewentualnie, że tak powiem. To jest odpowiedź na moje pytanie, dziękuję. Niekoniecznie musi to oznaczać naruszenie prawa unijnego. Rozumiem, że to jest pana odpowiedź na to pytanie. Tak, dokładnie. Politico napisał kilka dni temu, że Ukraina jakoby szykuje też skargi do Światowej Organizacji Handlu przeciwko Polsce i tym innym krajom, które nie chcą ukraińskiego zboża. To jest groźba, czy to już jest proces i rzeczywiście Ukraina go uruchamia? Wie pan coś o tym? Według mnie to jest groźba i to jest jeden z kolejnych elementów nacisku ze strony ukraińskiej. Te elementy, no trzeba sobie jasno powiedzieć, no niekiedy przekraczają pewne ramy klasycznej dyplomacji ze strony Ukrainy. Ukraina jest krajem w stanie wojny, wykorzystuje różne środki nacisku dyplomatycznego, czasami bardzo niestandardowe i przekraczające pewne granice. Natomiast no, na nas to nie robi wrażenia, ponieważ dla nas priorytetem jest ochrona polskich rolników, polskich obywateli i tego rodzaju gesty, czy też gdzieś no, groźby, jak powiedział pan redaktor, no nie mogą, że tak powiem, na nas i nie robią na nas wrażenia. Są po prostu elementem presji, ale presji, która nie będzie skuteczna. My działamy w swoim rytmie zaplanowanych działań. Jest więc presja z Kijowa, jest presja z Brukseli. Ja chciałem zapytać jeszcze o przyczyny tej presji. 3 dni temu, we wtorek, na naszej antenie w internetowym radiu RMF24 były minister rolnictwa z waszej ekipy, Jan Krzysztof Ardanowski, mówił o tym, że no, ten eksport zboża do Ukrainy to jest sprawa wymarzona już od kilku lat przez duże międzynarodowe firmy, które dysponują dużymi areałami w Ukrainie. Produkują tam dużo zboża w sposób bardzo efektywny. No i marzą o tym, żeby wejść na ten lukratywny europejski rynek, gdzie ceny są wysokie. Myśli pan, że w Brukseli działa ich lobbying skutecznie? Myślę, że minister Ardanowski to rzeczywiście no, ekspert w tych sprawach, wie co mówi. Jestem przekonany, że szansa wejścia na unijny rynek przy okazji tej sytuacji geopolitycznej niewątpliwie dla takich firm jest czymś bardzo atrakcyjnym, a skoro jest czymś atrakcyjnym, to zawsze pojawia się lobbying tam, gdzie podejmowane są decyzje. Ale tutaj mówię to na podstawie no, tych przesłanek, o których mówił minister Ardanowski, które też tutaj cytował pan redaktor. Nie mam jakichś twardych informacji takich, ponieważ akurat no, kwestiami dotyczącymi rolnictwa no, zajmuje się zawsze sektorowy minister, czy w tym przypadku minister Robert Telus. Dobrze, zostawmy już to zboże. Wróćmy do kwestii pieniędzy dla Polski z Funduszu Odbudowy. Powiedział pan, że po wyborach, jeśli, jak rozumiem, zakłada pan, że wygra Prawo i Sprawiedliwość, będzie nadal rządzić, że te pieniądze popłyną do Polski, bo opozycja, polska opozycja przestanie te pieniądze blokować. Czy wynikałoby z tego, że to, te wszystkie żądania Brukseli, to mówienie o kamieniach milowych i tak dalej, to jest taka przykrywka tylko? Nie ma problemu Bruksela z wypłaceniem tych pieniędzy?
Znaczy, nie ulega wątpliwości, że gdyby nie fakt kilkunastu rezolucji Parlamentu Europejskiego, które zostały w ostatnich latach zainicjowane bądź współprowadzone na forum Parlamentu Europejskiego przez posłów polskiej opozycji, No, panie ministrze, to już to pan mówił, urażenie w instytucjach europejskich ale do proszę tego, powiedzieć, to co są się dzieje. sztuczne zarzuty, czy one są uzasadnione? No. No to są zarzuty zawarte w rezolucjach Parlamentu Europejskiego, w mojej opinii zupełnie oderwane od rzeczywistości. Zresztą Czyli wystarczy sztuczne. spojrzeć w te rezolucje i zobaczyć, jakie tematy tam są podejmowane, bo to są tematy, no, począwszy, że tak powiem, od kwestii dotyczących samego Trybunału Konstytucyjnego jeszcze w 2016 roku, a skończywszy na kwestiach zmian w prawie aborcyjnym. No tam w zasadzie wszystko, co się nie podobało zarządu Zjednoczonej Prawicy, opozycji, zostało wrzucone do tych rezolucji i stworzono wrażenie na forum Parlamentu Europejskiego, jakoby w Polsce rządził autorytarny reżim. Niektórzy temu wrażeniu ulegają, niektórzy wykorzystują to politycznie, bo w Komisji Europejskiej niestety, no boleję nad tym, ale nie pracują sami obiektywni, neutralni komisarze, tylko pracują komisarze związani z konkretnymi grupami politycznymi. To są czasami chadecja, to są czasami liberałowie. No i niekoniecznie są to osoby sprzyjające rządom konserwatywnym. I wówczas jest atmosfera do podejmowania takich, a nie innych decyzji, w tym przypadku do podejmowania decyzji, które blokują środki, które No dobrze, Polsce ale płynąć powinny, ale ponieważ podjęliśmy naprawdę wielki wysiłek, żeby te środki pozyskać, został zawarty też na poziomie europejskim w tej sprawie kompromis, to jestem przekonany, że wtedy, kiedy nie będzie to użyteczne jako taki hamulec polityczny, wówczas te środki do Polski popłyną. dobrze, przyjmijmy wobec tego pana tezę, że to opozycja ten hamulec zaciąga. A dlaczego po wyborach miałby przestać się zaciągać? Machnie ręką już? Bo po wyborach, jeżeli opozycja przegra wybory, prawdopodobnie się rozpadnie. Donald Tusk się przestanie interesować, w mojej opinii, życiem politycznym w Polsce. Być może znowu gdzieś wróci na brukselskie salony. Ta sprawa przestanie być użyteczna, a Komisja Europejska też zbliża się do końca swojej kadencji. Jej kadencja kończy się na jesień 2024 roku. Komisarze będą się raczej zajmowali, że tak powiem, innymi sprawami, pewnie poszukiwaniem swojego przyszłego zajęcia, niż kwestiami politycznymi. Jestem przekonany, że wówczas po prostu proceduralnie, krok po kroku, tak jak to powinno być, ta sprawa znajdzie swój optymistyczny finał. To taka optymistyczna, powiedziałbym, wersja, być może kampanijna, złośliwie powiem, że opozycja się rozpadnie kompletnie. To jest jakieś takie Wie pan, nie przypuszczenie, o którym wiem, czy się mówi w Prawie i optymistyczna, ale ja bym powiedział. Sprawiedliwości, czy to jest pana przypuszczenie? Ja bym powiedział, że realistyczna. No dzisiaj ja jestem daleki od tego, wie pan, co robi Platforma Obywatelska, która chyba codziennie taką grafikę wyświetla, że idzie po zwycięstwo, podczas gdy żadne sondaże, no, absolutnie tego nie No potwierdzają. ale to nie Więc ja znaczy, że nie się ma będę od razu mówił, że. rozpadać, że Donald Tusk Więc ja machnie nie ręką będę i popadał w wyjedzie. taki hura optymizm, panie redaktorze, mówiąc, że my na pewno te wybory wygramy. Ja jestem przekonany, rzeczywiście, jest wiele przesłanek wskazujących na to, że mamy dużą szansę te wybory wygrać. W tej chwili można tu być umiarkowanym optymistą. Sondaże też dają pewne podstawy ku temu. Natomiast no, opozycja, jeżeli osiągnie ten poziom poparcia poniżej 30%, mówię tu o głównej partii opozycyjnej, nie będzie tego sukcesu wyborczego, jeżeli niektóre partie opozycyjne w ogóle może do Sejmu nie wejdą, no to wówczas zaczną się rozliczenia i w największej partii opozycyjnej pytania, które już dzisiaj są stawiane, czy agresywna, manipulacyjna kampania oparta na kłamstwach, na bardzo dużej agresji prowadzona przez Donalda Tuska była właściwym kierunkiem, no niewątpliwie przybiorą na sile. No, skoro one już dzisiaj, że tak powiem, się zdarzają i ja je słyszę od osób związanych także z obozem opozycyjnym, no to znaczy, że po wyborach to można się spodziewać ich jeszcze więcej. Dobrze, a teraz z kolei załóżmy, że ta opozycja się nie rozpada, załóżmy, że przegrywa wybory, tak jakbyście chcieli, no ale że się nie rozpada, to kiedy te pieniądze z KPO, już zamknijmy ten temat, zaczną do Polski wpływać? To są grube pieniądze, wiesz, to jest podkreślane często, nie powiem tu nic nowego, ale no, to są duże pieniądze, które by się bardzo przydały. Gospodarka w zasadzie teraz stanęła, nie mamy wzrostu, mamy ogromne wydatki. No byłoby bardzo naprawdę dobrze, gdyby te pieniądze tutaj Mamy bardzo dobrą przypłynęły. sytuację gospodarczą, spadającą inflację, jedno z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Przyzwyczailiśmy Europejskiej. się do dużego wzrostu gospodarczego, w tej chwili go nie ma. Także
proszę teraz nie reklamować stanu gospodarki, tylko odpowiedzieć na pytanie. Jest spowolnienie gospodarcze. My w przyszłym roku wszystkie. Dobrze, ale wszystkie kiedy te pieniądze? Wskazują, że wrócimy na ścieżkę rozwoju gospodarczego, takiego przyspieszonego. Panie redaktorze, rok 2025 już na pewno pod tym względem będzie obiecujący. To kiedy możemy liczyć na te pieniądze? Ja nie mówię oczywiście. Żeby one jeszcze bardziej w takim razie ten wzrost gospodarczy przyspieszyły. Przepraszam, nie słyszałem pytania. Chciałbym pominąć opis sytuacji gospodarczej z pana strony i poprosić o odpowiedź na pytanie, kiedy możemy liczyć na te pieniądze, choćby po to, żeby ten wzrost gospodarczy spodziewany za rok, dwa przyspieszyły jeszcze bardziej. Wtedy, kiedy dla opozycji nie będzie to narzędzie polityczne. Im dalej ta sprawa jest od polityki, tym lepiej dla tych pieniędzy. Niestety opozycja uczyniła w ostatnich miesiącach wiele, żeby te pieniądze do Polski nie wpłynęły. Zresztą wszyscy to wiedzą, że opozycji zależy na tym, żeby ta kwestia nie została rozwiązana przed wyborami na pewno. A najlepiej, najlepiej wcale, bo to jest wtedy użyteczne. No pan jest ministrem do spraw europejskich. Myślałem, że powie pan bardziej konkretnie o tym, co wy możecie zrobić, żeby te pieniądze do nas płynęły. Ale uparcie pan twierdzi, że to jest pytanie do opozycji. I na podstawie procedur byłbym wówczas w stanie to zrobić, ale wiemy, że tak niestety nie jest. Dobrze, zostawmy zatem ten temat, bo będziemy się tak troszkę przegadywać. Szkoda na to czasu. Nasza korespondentka w Brukseli wczoraj poinformowała, że Polska podpisała z Europejską Agencją Obrony ramowy kontrakt w sprawie wspólnych zamówień na amunicję. Jakie pieniądze wchodzą tutaj w grę? Ta Europejska Agencja Obrony może jakieś znaczące zamówienia składać, czy to jest raczej taki symboliczny mechanizm? W tej sprawie to jest jeszcze przedwcześnie na komentarz. Pozwoli pan redaktor, że wtedy, kiedy będziemy mogli w tej sprawie oficjalnie więcej powiedzieć, to się podzielę informacjami. Dobrze, w takim razie nie dopytuję o zamówienia w polskich fabrykach, tylko ogólnie zapytam właśnie o rozmiary tych funduszy, którymi dysponuje ta agencja. To w ogóle ma jakieś znaczenie? Czy to jest taki zalążek jakiegoś europejskiego ciała, które będzie mogło w przyszłości składać zamówienia naprawdę ogromne? Znaczy niewątpliwie Unia Europejska w tej chwili buduje też taką swoją instytucjonalną zalążek. W tym sensie odporność, że możliwość odpowiedzi na wyzwania związane z nową sytuacją geopolityczną. Więc to nie są jakieś potężne instytucje w tej chwili, które, z którymi my możemy wiązać się nagle nadzieję na to, że one wpłyną w sposób znaczący na kwestie. I mimo wojny one nie są powiększane, tak? Pozwoli pan, że te szczegóły wtedy przekażemy, kiedy będziemy mogli to zrobić i najpewniej zrobi to minister obrony, a nie minister do spraw Unii Europejskiej akurat. Dobrze, kolejny temat. Na południu Europy coraz większa fala migrantów. Słyszymy o tym, że padają rekordy liczby migrantów, którzy przybywają na południowe wybrzeża Europy, na wyspy włoskie choćby. Czy rośnie w związku z tym presja na Polskę, by się zgodziła na relokację, na ten nowy mechanizm? Ja mam raczej takie poczucie, biorąc pod uwagę decyzję z lipca, kiedy miały być kolejne kroki w sprawie paktu migracyjnego, decyzje zostały przełożone na wrzesień, bo powstała mniejszość blokująca, że rosną wątpliwości wśród państw członkowskich, czy niektóre rozwiązania, między innymi właśnie ten kwestionowany przez nas szkodliwy, obowiązkowy mechanizm relokacji migrantów, są właściwe. I to pokazuje, że nasze działania i tłumaczenie tego, że to nie jest dobry kierunek, ma sens. Stąd też propozycja referendum, bo to byłoby dodatkowe narzędzie także przy stole negocjacyjnym w Brukseli, żeby pokazywać, że po prostu obywatele też z tego rodzaju rozwiązaniami się nie zgadzają. Może pan wskazać konkretne kraje, w których rosną te wątpliwości? No wie pan, na etapie rozmów wskazywanie tych krajów zwiększy tylko presję na te kraje. W trakcie głosowania czerwcowego dwa kraje głosowały przeciw, Polska i Węgry. Cztery kraje się wstrzymały w tej sprawie. Ta pula tych sześciu krajów się powiększyła do tego stopnia, że powstała mniejszość blokująca w lipcu. Decyzje zostały przełożone na wrzesień. Pracujemy nad tym, żeby powstała koalicja krajów, która będzie blokowała tego rodzaju szkodliwe propozycje. Wróćmy teraz w pewien sposób do początku rozmowy. Wspomnieliśmy o tej konwencji jutro w Końskich, bo to tam wygrywa się wybory, podobno. Pan wygra wybory w Poznaniu?
To będzie zadanie oczywiście bardzo trudne, ponieważ Poznań jest jednym z najtrudniejszych punktów na mapie Polski dla Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast będę tutaj walczył o jak najlepszy wynik. Akurat do tego, żeby tutaj powalczyć o wynik dobry, są przesłanki, bo tu rządzi prezydent z Platformy Obywatelskiej Jacek Jaśkowiak, który remonty w mieście prowadzi w taki sposób, że narzekają na niego również wyborcy Platformy Obywatelskiej. Więc ten lokalny aspekt rządów Platformy Obywatelskiej tutaj na pewno też warto pokazywać, bo on pokazuje, jaki chaos może panować w Polsce, kiedy Platforma przejęłaby władzę. Ja byłem ostatnio w Poznaniu i muszę powiedzieć, że tak, owszem, miasto jest całe rozkopane, no ale rozmach jest ogromny i tak sobie pomyślałem, że może warto wytrzymać, bo po tym remoncie to będzie zupełnie inne miasto. Ale pan był na chwilę, my tutaj mieszkamy od 6 lat już, wie pan, zmierzymy się z tymi remontami. Ale po tym remoncie też będziecie nie na chwilę i tam już będzie zupełnie inaczej wyglądać. Dobrze, nie mam zamiaru się kusić co do tego. Remontów i kwestia gospodarności wprowadzenia, no to na dłuższy temat pewnie dyskusja. A tak swoją drogą to szczęście chyba z pana, pan jest jedynką z Poznania, to jest pana rodzinne miasto, o ile się nie mylę. Tak, całe się. Życie pan tam mieszka, prawda? Nie został pan wysłany do innego regionu Polski. No podobno bój toczył się do ostatniej chwili. Byli inni tam chętni, żeby startować. Czym pan sobie na to zasłużył? Że pan nie został spadochroniarzem. Stawiam pan w niezręcznej sytuacji, bo miałbym wychwalać siebie i swoją pracę. Myślę, że to powinni ocenić wyborcy i to powinno oczywiście oceniły w jakimś sensie władze partii. Byłem 9 lat radnym w Poznaniu. Od 2015 roku jestem posłem z Poznania. No, oczywiście pracuję nie tylko na rzecz Polski, ale też na rzecz mojego rodzinnego miasta. To nie jest taka łatwa sprawa, bo będąc ministrem, oczywiście w tym Poznaniu jestem mniej niż bym chciał, no ale udało się Poznaniu zorganizować kilka wydarzeń międzynarodowych, udało się pozyskać cały szereg środków w sposób bezprecedensowy dla miasta. Myślę, że to miało pewne znaczenie też dla tych, którzy podejmowali decyzję o miejscach na liście. No inni też się zasłużyli pewnie w swoich miastach, a jednak zostali zesłani gdzie indziej. Dobrze, ja właściwie to miałem o te końskie zapytać. Może pan uchylić rąbka tajemnicy chociaż odrobinkę, co tam się będzie działo, co usłyszymy? No, jaki jest plan na bardzo końskie? Szczelny, panie redaktorze, i pewnie też nawet ja nie znam wszystkich szczegółów, bo nie jestem wprost członkiem sztabu wyborczego, a jedynie skromnym członkiem partii w funkcji ministerialnej, który zajmuje się bardzo konkretnym katalogiem spraw. No, w tej chwili przedstawiliśmy sekwencję konkretów. Do wczoraj były one przedstawiane. Wczoraj wieczorem poinformowaliśmy, że przerywamy przedstawianie tych punktów programowych, bo dzisiaj będziemy omawiać, no i do tego zachęcam, żeby to śledzić, punkty programowe dzisiaj Platformy antykampanie. Obywatelskiej, dzisiaj które antykampanie. Są proponowane. No a jutro będzie pewne podsumowanie tego tygodnia. I wszyscy ważniejsi, skromni ludzie PiS-u się tam pojawią? Jest obowiązkowa obecność? Nie ma żadnej obowiązkowej obecności, więc spodziewam się, że niektórzy być może będą gdzieś tam realizowali swoje obowiązki w terenie czy w swoich okręgach wyborczych. No ja akurat podjąłem decyzję, że wraz z kilkorgiem współpracowników tam będę na miejscu w Końskich, bo uważam, że to ważny moment kampanii. Chciałbym być w tym ważnym momencie także wśród kolegów, koleżanek z partii. W hali sportowej się tam spotykacie, tak? No to pan mnie pytał, takie techniczne szczegóły, jeszcze nie zajrzałem w zaproszenie, żeby wiedzieć, czy to jest hala sportowa, czy jakieś inne miejsce, wiem, że w Końskich. Polecam zwiedzenie parków Końskich, jutro powinna być piękna pogoda. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, dobrego dnia. Nawzajem.